Już po raz 17 rozegrano w Kaliszu turniej bokserski imienia Tadeusza Grzelaka, znakomitego przed laty pięściarza, olimpijczyka, ośmiokrotnego mistrza Polski, wicemistrza Europy z 1953 roku. Tadeusz Grzelak 26 razy reprezentował nasz kraj. Był wychowawcą wielu świetnych zawodników. W tym roku zmieniono nieco formułę turnieju. W tym roku przyjęliśmy inną zasadę niż w latach poprzednich. Nie było bezpośredniej walka drużyna na drużynę, czyli Prosna Kalisz czy Wielkopolska kontra Erfurt Niemcy. Przyjęliśmy po prostu, chcieliśmy pokazać osiągnięcia Prosny Kalisz, czyli nasi zawodnicy kontra dobrani zawodnicy z klubów wielkopolskich czy polskich, którzy pasowali wagowo i kategoriami do określonych zawodników. Może stąd troszkę mniejsze zainteresowanie publiczności, chociaż narzekać chyba nie można. Przyjęliśmy również inną zasadę wynagradzania zawodników za walki. Dawniej dawaliśmy puchary, upominki i tak dalej. Teraz żeśmy dali określone pieniądze. Za zwycięzcę i pokonanego każdy dostał określone środki. 17. turniej Tadeusza Grzelaka rozpoczęły walki młodych adeptów pięściarstwa. I uwaga, za chwilę pierwszy pojedynek bokserski, tak zwany pierwszy krok. Boksują Jakub Pakulski, Gwardia Łódź, narożnik czerwony, i Mikołaj Bańka, Polonia Leszno, narożnik błękitny. Uwaga zawodnicy, ring wolny, pierwsze starcie. Adepci boksu, których oglądamy aktualnie na ringu w Kaliszu, na ringu Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ringu, proszę Państwa, historycznym. Wrócimy dzisiaj jeszcze do tego. Tutaj stanął na tym ringu w roku 2011, 3 grudnia, po raz ostatni sportowiec 20-lecia. Wrócimy do tej historii. Oni walczą po jednej minucie. Proszę Państwa, ponieważ dokładnie 60 lat temu Tadeusz Grzelak zdobywa tytuł wicemistrza Europy, a więc będzie sporo historii. Już w 49 roku Tadeusz Grzelak startuje w mistrzostwach Polski w wadze średniej do 75 kg. Zdobywa medal brązowy, a miejsce tych zawodów Wrocław. Ring wolny, drugie starcie. Stop.
Proszę Państwa, ponieważ jest w tym roku, w roku 2013, historia, te mistrzostwa pamiętne Europy odbyły się w roku 1953, czyli równo 60 lat temu, i dlatego będziemy wracać do historii. A więc we Wrocławiu w 1949 roku, Tadeusz Grzelak zdobywa brązowy medal w wadze średniej do 75 kg. Za chwilę trzecie i ostatnie starcie walki pokazowej pomiędzy Jakubem Pakulskim, Gwardia Łódź, Narożnik Czerwony, i Mikołajem Bańką, Polonia Leszno, Narożnik Granatowy. Ring wolny, trzecie starcie. Proszę Państwa, w Narożniku Gwardii Łódź powitajmy pana Stanisława Pisarka, trenera łódzkiej gwardii, wychowanka wielu olimpijczyków, wielu mistrzów Polski, a pan Stanisław sam osobiście stoczył ponad 300 walk. Witamy w Kaliszu. Końcówka, Kuba, końcówka. Wąsuj, Kuba, walka. Tak. Dobra. Witamy na ringu w Kaliszu pana Jerzego Rybickiego. Niech młodzi pamiętają, że sam mistrz olimpijski wręcza im upominki za pojedynek, a za chwilę werdykt. Walka nierozstrzygnięta, czyli remis. Gratulacje. Dziękuję sobie za walkę. Mikołaj, odbieracie gratulacje od samego mistrza olimpijskiego w boksie. Druga walka, proszę Państwa, pierwszego kroku bokserskiego, a stoczą ją dwaj zawodnicy z Kalisza. Klub, Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz, reprezentują Narożnik Czerwony Adrian Witczak, Narożnik Niebieski Szymon Łukaszewski. Obaj reprezentują Kaliskiego Włókniarza. Nadal w ringu prowadzi walki pan Tomasz Matela. I uwaga zawodnicy, ring wolny, pierwsze starcie. Tak,
Tak. Zakończył się pojedynek w kategorii juniorów pomiędzy Adrianem Wiszczakiem i Szymonem Łukaszewskim. Obaj reprezentowali Barwę Włókniarza Kalisz, za chwilę werdykt sędziowski. Walka zakończyła się remisem, nierozstrzygnięta, a w ringu powitajmy panią Adelę Przybył, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza, która udekoruje dwóch reprezentantów naszego miasta, wychowanków trenera Dariusza Kisiela, którzy stoczyli pojedynek w kategorii klubowej i w kategorii juniorów. Dekoruje pani Adela Przybył, radna Rady Miejskiej Kalisza. Uwaga zawodnicy, wchodzimy do ringu, czyli w narożniku czerwonym. Ci, co stoczą walki z narożnika czerwonego, zapraszamy, wchodzimy do ringu. I ci, co stoczą walki z narożnika granatowego, wchodzą od strony granatowej. W ringu witamy pana Jerzego Rybickiego, mistrza olimpijskiego w boksie. Witamy przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza, pana Radosława Kołacińskiego. Witamy pana Daniela Sztanderę, wiceprezydenta miasta. Pana Janusza Stabno, autora przepięknej książki o boksie i prezesa klubu sportowego Prosta, pana Bogdana Białoszyńskiego. Kolegów poprosimy o hejnał miasta Kalisza. Szanowni państwo, prezentujemy zawodników. Karolina Woźnia, seniorka z klubu sportowego Prosta, spotka się z Anną Andrzejewską z Gwardii Łódź. Proszę zawodniczki o powitanie na środku ringu. W kolejnej walce spotykają się Pawlikowski Michael, Zagłębie Konin i Kevin Liszewski, Włókniarz Kalisz. W kolejnym pojedynku spotykają się Przemysław Kokociński, Prosta Kalisz i Jakub Sosnowski, Warta Śrem. W kategorii kadetu zaboksują Adrian Barczak, Zagłębie Konin i Jacek Ludwiczak, Polonia Leszno. W kategorii juniorów w wadze 64 kg będą boksować Mateusz Hanny, Prosta Kalisz i Kujawski Paweł, Koko Kabana Konin. W kolejnym pojedynku w wadze 69 kg będą boksować Adrian Mielczarek, Prosta Kalisz i Jakub Wawrzyniak, Prosta Kalisz. W kolejnym pojedynku w kategorii seniorów w wadze 69 kg zaboksują Patryk Fliks, Koko Kabana Konin i Sebastian Tan, Gwardia Łódź. W kategorii juniorów 75 kg będą boksowali Mateusz Parat, Prosta Kalisz i Przemysław Binienda, Polonia Leszno. W kolejnym pojedynku już w kategorii seniorów w wadze 81 kg zaboksują Krzysztof Kaszmarek, Prosta Kalisz i Piotr Rożek, Gwardia Łódź. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał wiceprezydent miasta Kalisza Daniel Sztandera. Cieszę się bardzo, że nie ma my już może przy takich takiego wielkiego boksu, ale że ten boks w Kaliszu jest, że on, są ludzie, którzy są zapaleńcami, że kultywują te piękne tradycje, mając nadzieję, że ten boks będzie w Kaliszu się coraz bardziej rozwijał. Proszę państwa, 17 turniej najlepszego kaliskiego pięściarza Tadeusza Grzelaka uważam za otwarty. Gościem specjalnym 17 turnieju Tadeusza Grzelaka był mistrz olimpijski Jerzy Rybicki.
Szanowni Państwo, ja chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być tu razem z Wami na tym turnieju takiego mistrza jak Tadeusz Grzelak. Ja chciałem wspomnieć jeszcze o jeszcze innych mistrzach, legendach kalickiego boksu. Wymienić tu trzeba Napieralskiego, Marcinkowskiego, Caruka, Gidaszewskiego, jeszcze wielu, wielu innych znakomitych pierściarzy i oczywiście Jurka Aleksandrzaka. Jurek, serdecznie Ciebie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Tu młodym zawodnikom chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego, świetnych walk, ale żeby Wasze spełniły się marzenia, a Waszym marzeniem powinien być jeden główny cel, być na olimpiadzie. Warto być, warto się poświęcić, warto trenować i zwyciężać. Tego Wam wszystkiego życzę. I serdecznie pozdrawiam publiczność kalicką. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Za chwilę pan Jerzy Rybicki, pan Janusz Stabno wręczą kwiaty pani Sabinie Grzelak i pamiątkowy medal klubu sportowego Prosna. Proszę Państwa, kwiaty, medal klubu sportowego Prosna otrzymuje pani Sabina Grzelak, którą jeszcze raz serdecznie witamy w Kaliszu po raz 17 na turnieju pamięci nieodżałowanego, wspaniałego technika w ringu Tadeusza Grzelaka. Chciałbym, żeby pani trochę przybliżyła nam sylwetkę tego wspaniałego człowieka. No cóż ja mogę powiedzieć, tyle, że wiele poświęcał dla sportu. Przede wszystkim był bardzo zdyscyplinowany. Treningi były na pierwszym miejscu, a w tym czasie nie było tak, że zawodnicy tylko szli po pensję do zakładu i mieli czas na treningi. Mąż pracował na 3 zmiany, więc jak rano pracował, to trenował po południu. Jak miał drugą zmianę, to trenował rano. Przed mistrzostwami biegał dużo. W biegach jednego roku pamiętam przed mistrzostwami, które były w Krakowie, bardzo mu pomagał Cozaś Andrzej. Po prostu dla towarzystwa biegał, żeby mu było przyjemniej. I no i zmobilizowany bardziej był. No co, no nie palił, nie pił, po prostu umiał sobie odmówić przyjemności wielu. No i był rzeczywiście, żył sportem. Chciałbym poświęcić parę chwil na temat wielkiej rocznicy, dokładnie 60 lat temu, w 1953 roku Tadeusz Grzelak, ten turniej jest poświęcony jego pamięci, zdobył dla miasta Kalisza tytuł wicemistrza Europy w pięknym stylu, w bardzo pięknym stylu. No i poświęcony ten turniej od 17 lat jest temu naszemu wspaniałemu bokserowi. Ja chcę powiedzieć, że w historii kalickiego boksu tak utalentowanego i z takimi tytułami, z tak utytułowanego zawodnika nie było, jak był Tadeusz Grzelak. Oczywiście, że było wielu mistrzów Polski, reprezentantów Polski i to w kategorii juniorów i seniorów, ale Grzelak był rzeczywiście pięściarzem w ocenie ówczesnego trenera kadry narodowej Feliksa Sztama, takim trochę czarodziejem ringu. Nie miał może mocnego ciosu, ale za to pięknie pracował na nogach, pięknie chodził na nogach i uderzał z taką szybkością, że sobie świetnie radził z wieloma zawodnikami w Europie. I w Polsce. Do narożnika czerwonego zapraszamy Karolinę Woźną z Prosny Kalisz, a do narożnika granatowego zapraszamy Anię Andrzejewską, reprezentantkę Gwardii Łódź. Uwaga zawodniczki, ring wolny, pierwsze starcie. Nie przytrzymuj.
Zacznij boksować. Dawaj, dawaj. Tak. Dużo. Tak, tak. Łodzi między Karoliną Woźną i Anną Andrzejewską. Za chwilę trzech sprawiedliwych wyda werdykt w tym pojedynku na osunkiem losu. 2-1 zwycięża Anna Andrzejewska, Gwardia Łódź. Gratulujemy. Ciekawy, interesujący pojedynek stoczyły zawodniczki. No i teraz pan Daniel Sztandera, wiceprezydent naszego miasta, wręcza pamiątkowy medal, pamiątkową statuetkę zawodniczką, które stoczyły pierwszy pojedynek, czyli pierwszą walkę w turnieju tym głównym, zasadniczym naszego 17. turnieju bokserskiego, któremu w całości poświęcamy pamięć wspaniałego kalińskiego boksera Tadeusza Żelaka. Panie prezydencie, chciałbym, żeby pan rozwinął to hasło, które jest za nami. Miasto Kalisz wspiera sport. Miasto wspiera sport, ale oczywiście nie może tak wprost klubów sportowych, zawodników wspierać, ale wspiera tworząc bazę dla uprawiania sportu i myślę, że tą bazę w Kaliszu mamy w tym momencie już naprawdę dobrą. Do dokończenia zostało tylko już dokończenie stadionu, który będzie w najbliższych latach zrobionych i mamy, uważam, świetną bazę dla różnych sportów i to jest to. Wspieranie, stworzenie warunków do rozwoju i do możliwości trenowania i to jest ten najważniejszy kierunek, który stoi przed miastem. Michael Pawlikowski, Zagłębie Konin, narożnik czerwony, a do narożnika niebieskiego zapraszamy Kevina Oliszewskiego, reprezentanta KKS-u Włókniarz 1925 Kalisz. Uwaga zawodnicy, ring wolny, pierwsza runda. Dawaj, Dawaj, pierwszy od razu, bardzo!
zakończył się pojedynek w kategorii nadegów w wadze 57 kg pomiędzy Michaelem Pawlikowskim za Gębie Koniem i Kevinem Oliszewskim. Wogniaszkali za chwilę werdykt stosunkiem głosów 2-1. Zwycięża Michael Pawlikowski za Gębie Koniem. Pan Radosław Kołaciński, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, wręcza pamiątkowe medale i upominki zawodnikom w tej kategorii wagowej 57 w kategorii kadet. Już przygotowują się Przemysław Kokociński i Jakub Sarnowski. Zapraszamy do ringu. Uwaga zawodnicy, ring wolny, pierwsze starcie. Stosunkiem głosów 2-1 zwycięża Przemysław Kokociński, prosto Kalisz. Dekoruje pan Mirosław Jurek, radny Rady Miejskiej Kalisza. W narożniku czerwonym Adrian Barczak, Zagłębie Konin. Narożnik granatowy, reprezentant Polonii Leszno, Jacek Gotwiczak. Ring wolny, pierwsze starcie. Stosunkiem głosów 2-1 zwycięża Adrian Barczak, Zagłębie Konin. Były prezydent miasta Kalisza, obecny radny Rady Miejskiej Kalisza, pan Zbigniew Włodarek dekoruje zawodników, którzy stoczyli pojedynek w kategorii kadetów. Ta tradycja z tym sportem i z tym turniejem jest od bardzo wielu lat. Odkąd jestem w samorządzie kaliskim, każdego roku przychodzę na te turnieje, choć pamiętam, że był tylko raz knockout. Może dlatego, że nie ma tych najcięższych kategorii wagowych, tylko jest do dzisiaj jest do półciężkiej. Natomiast warto patrzeć, jak ta młodzież się rozwija, tak?
Miasto Kalisz, tak jak pan wspomniał, wspiera sport. Wszystko w granicach możliwości budżetowych, bo wiemy, że trochę żyjemy w trudnych czasach i te kagańce finansowe nałożone przez ministra Rostowskiego muszą nam ścinać te wszystkie wydatki bieżące, na które byśmy chcieli przeznaczać pieniądze związane ze sportem, ale na te dyscypliny sportu, jak ten turniej, jak siatkówka, jak piłka ręczna, po części koszykówka, nieopodal tej hali jest wybudowana nowa trybuna zachodnia kalijskiego stadionu. Ona w 2015 roku będzie nadal rozbudowywana o część związaną z lekkoatletyką. W związku z tym uważam, że i zachęcam, aby ludzie spoza Kalisza też przyjeżdżali na te turnieje, bo warto to oglądać. One są robione w bardzo przyjaznej atmosferze, jak widać. Dzisiaj mamy tutaj mistrza olimpijskiego, gościmy z 76 roku. Ja wtedy miałem roczek tylko, w związku z tym jest to dla mnie ogromny zaszczyt tego pana tutaj zobaczyć. Przed nami będą jeszcze cztery pojedynki, bodaj najciekawsze, proszę państwa, także proszę pozostać z nami. Jesteśmy wszyscy uczestnikami 17 turnieju bokserskiego imienia Tadeusza Żelaka. Za chwilę trzecia runda pojedynków kategorii kadetów. I uwaga zawodnicy, ring wolny, trzecie starcie. Jesteśmy na 17 turnieju Tadeusza Grzelaka. Chciałbym, żeby na początku pan powiedział o tej wielkiej postaci również dla polskiego sportu. To był wielki sportowiec, zdobył tytuł wicemistrza na sławnych Mistrzostwach Europy w Warszawie w 1953. 8 razy zdobywał tytuł mistrza Polski. No, znakomity technik, odważny w ringu, także takich zawodników już w tej chwili nie ma. Takim technikiem był również pan, chociażby jak zdobywał pan Mistrzostwo Olimpijskie. Chciałbym, żeby pan powiedział o tej swojej głównej zasadzie. Najważniejsze to, co zawsze mówił Felix Sztam, że najważniejsza jest w ringu głowa, później nogi i na końcu dopiero ręce. I ja tej zasady się trzymałem, że boks jest sztuką samoobrony, że tu nie wolno się bić, lepiej zadać lewy prosty i nie być trafionym. A w tej chwili ten boks, jak patrzę z dzisiejszego punktu, no to się wszyscy tylko biją, a nie ma właśnie tej techniki odskoków, zejść z pola walki, to wszystko trochę oszukać przeciwnika, nie ma takiej gry w tym wszystkim. Tego mi brakuje, chociaż jest wielu zawodników, których oczywiście trzeba podziwiać. No, ja byłem wychowany, myślę, że tak, jako ostatni w tej szkole słynnej papa Sztama. Teraz chciałbym, żeby pan trochę powspominał dla pana, który z tych medali ma swoją największą wagę.
chyba dla mnie najważniejszym, najcenniejszym jest ten brązowy medal z Igrzysk Olimpijskich w boksie. Oczywiście złota nic nie zastąpi. Montreal, pierwszy mój wielki sukces, mając 23 lata, wtedy zdobyłem ten tytuł. Troszeczkę taki, no z tych wszystkich ten medal mnie zaskoczył, ale później właśnie mając 27 lat, już byłem tym zawodnikiem zasłużonym po różnych przejściach, po różnych doświadczeniach i zdobycie tego brązowego medalu to jest dla mnie najbardziej dumne, bo nie ukrywam, że samo wyjście do mojego takiego przeciwnika, z którym czterokrotnie się spotkałem, Wiktora Sawczenki, to już było jakieś uznanie. Ja pamiętam, jak mi odmawiali od tej walki. Ja mówię, to jest olimpiada, dajcie mi święty boks. Ja mogę drugi raz nie przegrać, mogę to, ale do ringu trzeba po prostu wyjść i boksować. I to zrobiłem. Także to było wielkie zaskoczenie. Jeżeli ja tą decyzję ogłosiłem, to wszyscy koledzy z reprezentacji przyszli do mnie i gratulowali mnie, to znaczy ściskali, że tak postąpiłem. Bo jest zasada, no, na olimpiadzie jak się boksuje, jak ktoś startuje, to trzeba wyjść, jeżeli oczywiście wygrać, bo to jest najważniejszym celem, ale jeżeli się przegrywa, to godnie, z twarzą i żeby nikt nie miał, ani ja sam do siebie pretensji, ani nikt więcej. To jest właśnie w życiu najważniejsze. Druga. Przedstawiam bokserów. Narożnik czerwony, kategoria junior, waga 69 kg, boksuje Adrian Mielczarek, Rosna Kalisz. Narożnik niebieski, Jakub Wawrzyniak, również reprezentant Prosny Kalisz, a więc będziemy oglądali pojedynek klubowy, ring wolny, pierwsze starcie. Nie za szeroko niebieski. Uwaga trenerzy, odbieramy książeczki zawodnicze tutaj na stole sędziowskim. Proszę bardzo o odbiór książeczek sportowo-lekarskich zawodników. Odejdź. Stop! Raz! Kuba, wstań w miejscu i uderz prawy prosty, lewy się. Dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8. Dalej łapy wysoko i bok. Bok! Już prawy krok, dawaj, lajki. No co? Bite prawy! Stop! Dobry panowie, do balu. Jednogłośnie na punkty zwycięża Adrian Mielczarek, Prosta Kalisz. Proszę Państwa, powitajmy brawami syna Tadeusza Grzelaka, 60. rocznicę zdobycia przez Grzelaka tytułu wicemistrza Europy na pamiętnych polskich mistrzostwach w Warszawie w roku 1953. Boksują Patryk Flis, Koka Cabana, Koni i Sebastian Tom, Wadra Łódź. Ring wolny, pierwszy starcie. A.
jest, kiedy głowa. Wysoko ręce miej. Pisu. Patryk. Lewo, 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 nie sięgaj do kurz tymi nogami. Odjęcie! Odej! Dobra! Białego! I powtórz! Lepiej chodzi i odepnij jak tego! Odepnij go! Odepnij go! Sama prawa! Brawa! Brawa. Powtórz! Powtórz! Dobra! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Sześć! Siedem! Osiem! Dwieca! Spokojnie, Prawy! Stop! Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Sześć! Siedem! Osiem! Dziękuję! Czekał! W pierwszej rundzie przez TKO, przez przewagę zwycięża Patryk Fris, Coco Cabana, Konin. A więc reprezentant przepięknej nazwy, przepięknej plaży z Rio de Janeiro, z klubu z Konina zwyciężył, a dekoruje pan Radosław Kołaciński, przewodniczący Rady Miejskiej miasta Kalisza. Kolejna impreza sportowa w Kaliszu. Chciałbym, żeby pan ocenił to wszystko, co właściwie zdarzyło się w tym roku, jeśli idzie o sport. Tych imprez było sporo, a kończy zawsze memoriał Tadeusza Grzelaka. No, zaczynamy jak zwykle od Mistrzostw Wielkopolski w lekkiej atletyce w hali, jedynym w Wielkopolsce obiekcie, który jest na ten cel wykorzystywany, a kończymy turniejem Grzelaka. W międzyczasie są wyścigi kolarskie, turnieje piłkarskie, turnieje szczypiorniaka, wiele imprez żeglarskich, z których Kalisz słynie. Także jest pan, panie redaktorze, częstym gościem w Kaliszu, także widzi pan, co organizujemy i co się w Kaliszu dzieje. Tegoroczny bieg Ptolemeusza należy uznać za niezwykle udany, dlatego że pobiliśmy kolejny rekord frekwencji. Także w Kaliszu organizowanych jest wiele imprez sportowych, z których Kalisz słynie nie tylko w Wielkopolsce, ale myślę, że ważne są również w wydaniu ogólnopolskim. Natomiast dzisiejszy turniej Grzelaka, po pierwsze, organizujemy we współpracy z klubem sportowym Prosna, Ośrodkiem Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. No i oczywiście jak zwykle miasto Kalisz wspiera tego typu przedsięwzięcia z uwagi na fakt, że Tadeusz Grzelak zasługuje na to, żeby kontynuować pamięć o tym najwybitniejszym kaliskim pięściarzu. Po drugie, dać szansę dzieciom i młodzieży, żeby stanęły w ringu, nabrały doświadczenia, sięgnęły po kolejne sukcesy i z myślą o kaliskiej publiczności, której drzemie miłość do boksu. Niebieski. Odej! Break!
że łapy ma już niemiecki padasz. Niemiecki padasz. Stop! 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 Boks! Stop! Jednogłośnie na punkty zwycięża Mateusz Parat, Prosta Kalisz. Proszę Państwa, również brawa dla Zenka Napieralskiego, przesympatyczny bokser, pięknie walczył na tym ringu, pamiętamy walki Zenka. Niektóre zakończone, jak już mówiłem, przed czasem i to w pierwszej czy drugiej rundzie, doskonale pamiętamy. I proszę Państwa, ostatni pojedynek, Krzysztof Kaczmarek, Prosta Kalisz, narożnik czerwony. Waga 81 kg, kategoria senior, a naprzeciwko reprezentant Łódzkiej Gwardii Piotr Pozorek. Bok! Panie doktorze! Doktor! Wyżej niebieski W międzyczasie ogłoszę już pani Janowska z Łodzi, najlepszą zawodniczką naszego turnieju, najlepszym zawodnikiem z Kalisza. Dwa. No, poczekajmy. Cztery. Bok! Zakręć, zakręć! Dobra! Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziękuję. TKO! Zwycięża przez TKO w pierwszej rundzie reprezentant Łódzkiej Gwardii Piotr Pozorek. I już mogę ogłosić, pani Ania Andrzejewska, czyli zawodniczka Gwardii Łódzkiej, najlepszą zawodniczką turnieju, prosimy do ringu. Najlepszym zawodnikiem w turnieju zostaje Michael Pawlikowski z Konina i najlepszym kaliszaninem Mateusz Parat z Prosty Kalisz. Wszyscy dokładnie wiemy. Najlepszy zawodnik, tak? Cieszę się, że klan Paratów nie ginie w klubie. Trzymaj się. Trzymaj się. Moje gratulacje. Jeszcze raz, najlepszą zawodniczką turnieju Ania Andrzejewska z Łodzi, z Gwardii Łódzkiej. Pawlikowski Michael, Zagłębie Konin, najlepszy zawodnik i Mateusz Parat. Najlepszy zawodnik z miasta Kalisza. Serdecznie gratulujemy, brawo. Dziękujemy organizatorom, dziękujemy Państwu.